Książką, która zrobiła na mnie największe wrażenie w przeciągu ostatnich kilku lat, jest powieść Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. To jest rzecz sprzed ponad 4 lat, ale wrażenie to było na tyle duże, że wszystkie późniejsze lektury nie zdołały go przyćmić. I to jest takie podwójne zaskoczenie właściwie, bo z jednej strony jest to znakomita książka, po prostu literacko, a z drugiej strony tu jest coś odmiennego, do czego przyzwyczaiła nas Tulli wcześniej. Bo jak pamiętamy, Tulli konstruuje takie umowne, ostentacyjne, fikcyjne światy, mówiąc cytatem z jednego z jej tekstów, takie miejsca niechętne pragnieniom, pozbawione emocjonalności, a jeśli jest ta emocjonalność, to ona jest jakaś taka negatywna, toksyczna, zazwyczaj chłodna. To są konstrukcje często symboliczne, metaliterackie na przykład. Natomiast od zbioru opowiadań Włoskie szpilki zaczyna się coś innego w jej twórczości i ta powieść jest właśnie tego znakomitym przykładem. To jest opowieść o traumie rodzinnej, ale traumie rodzinnej, która jest uwikłana w nasze dzieje, w historię obejmującą II wojnę światową, pobyt matki, bohaterki tej powieści w obozie koncentracyjnym, potem przeżycie PRL-u i żeby za dużo tutaj jakby nie zapowiadać, powiem tylko, że matka z powodu przeżycia obozu po prostu w pewnym momencie odrzuca swoje dziecko. I książka jest opowieścią o tym, właściwie o dojrzewaniu dziecka, w ostatecznym momencie o zrozumieniu, dlaczego to się stało i pewnym sposobem przemyślenia, przeżycia na nowo tej traumy wojny, która idzie z pokolenia na pokolenie i którą jeszcze potem przytłumia ciąg dalszy naszej historii, czyli taka niemożność pełnego, głośnego mówienia o tym, przede wszystkim może szczerego. I Tulli tutaj też jest dużo cech jej dawnej poetyki, bo jest oniryzm, jest symbolizm. Sam tytuł jest właściwie tak częściowo symboliczny, bo szum odnosi się do szumu, który słyszymy w rozmowach telefonicznych, ale ze zmarłymi. Rozmawiając z żywymi, tego szumu nie słyszymy. I to jest bardzo ważna metafora czy symbol w tym tekście. Drugim jest figura lisa, który jest takim zwierzęcym aniołem przychodzącym do dziecka i to dziecko samotne, właśnie odrzucone, może z nim rozmawiać. To jest właśnie taka powolna opowieść, w której do tego chłodnego świata, który jest chłodnym światem i zewnętrznie, i literacko, zaczynają wkraczać jakieś ludzkie uczucia. Jakaś próba zostaje tu podjęta właśnie przezwyciężenia tego można by powiedzieć, serdecznego zimna, używając metafory Henryka Ibsena. Pod koniec jest taka piękna scena, która to jest scena Sądu Najniższego. To jest oczywiście aluzja do Sądu Najwyższego. W tej najniższości jest i upokorzenie, ale jednocześnie pokora. Jest taki wątek intymny też głównej bohaterki, to znaczy rozstania z jej mężem, ale przede wszystkim to jest osądzenie tych, którzy skrzywdzili, zarówno w wymiarze jednostkowym, zrozumienia swojej matki właściwie, dlaczego tak się to stało, że doszło do takich relacji, a z drugiej strony próby też jakby wybaczenia oprawcom, tym historycznym, takie swoiste, literackie, piękne wybaczamy i prosimy o wybaczenie, bo ojciec głównej bohaterki był partyzantem, włoskim partyzantem. To jest bardzo istotne. Bardzo istotnym obrazem jest strzelanie w czoło do niemieckiego żołnierza, na przykład, który raz na jakiś czas powraca. I Tulli prowadzi nas takimi niekiedy trudnymi obrazami, bo to jest ciągle ta sama Magdalena Tulli, czyli właśnie to nie jest powieść realistyczna, to nie jest powieść, którą będziemy czytali ze względu na fabułę. Więcej, tę powieść uda nam się przeczytać w taki pełny sposób, kiedy poddamy się obrazom, kiedy nie będziemy jej układali zbyt logicznie, bo ta logika nie jest logiką w dosłownym sensie. Tu jest jakaś logika serca, która pozwoli nam tę powieść nie tyle zrozumieć, co przeżyć. I to jest rzecz, którą
z najspokojniejszym sumieniem mogę zarekomendować każdemu. Nie mówię, że to będzie literatura łatwa, ale to też nie jest najtrudniejsza książka Magdaleny Tulli.